Siema moi drodzy, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to ostatni odcinek w sumie z tej edycji Dragona, ponieważ ona się powoli kończy, zostało tutaj 150 osób na Dragonie, ale myślę, że odcineczek wyszedł całkiem spoko, by było fajnych parę kilków i też parę fajnych akcji oraz chyba taki mały rage, w sensie wkurzyłem się na news oficjala, który dał mi potem itemki, bardzo serdecznie tutaj przepraszam za te wyzwiska, bo sobie na to nie zasłużył swoim po prostu zachowaniem. Chciałbym was poprosić, żebyście tutaj na starcie zostawili subłapkę w górę i dzwoneczek. Osoba, która wygrała Minecrafta Premium, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Te osoby, dwie ostatnie osoby, które wygrały mnie premki w odcinkach, dostaną je dopiero jak będę je miał na stanie, bo póki co nie mam. Mam nadzieję, że po prostu to będzie jak najszybciej, że będę te premki po prostu miał. Także moi drodzy, subskrybujcie mój kanał, łapkujcie, dzwoneczkujcie oraz napiszcie jakiś fajny komentarz, miły, co tam sądzicie w sumie, no i tyle, więc no, zostawcie tutaj kciuka w górę, suba i dzwoneczek. Zapraszam was już do oglądania tego odcinka, pozdro. Chciałbym was także oprócz tego zaprosić tutaj na stronę Genesis, która niedawno wprowadziła do swojej oferty mikrofon Radium 600. Jest to bardzo fajny mikrofon pojemnościowy dla początkujących youtuberów oraz streamerów. Pewnie zapytacie zombie, dlaczego reklamujesz tutaj Genesis po raz kolejny. A no właśnie dlatego, że Genesis wysłał mi klawiaturę, którą używam w tym momencie na live'ach oraz na odcinkach. Jest to klawiatura Genesis RX85, także myślę, że możecie sobie tą klawiaturę również obczaić. Jest to właśnie ta klawiatura. Jest naprawdę zajebista. Teraz słyszycie tutaj jakby takie kliknięcia, wam trochę popklikam. Także no, klawiatura naprawdę polecam, jest zdecydowanie ciszsza od tej klawiatury Genesis, którą miałem wcześniej, czyli Tor 300, właśnie tego Tora 300 w wersji TKL. Oprócz tego dostałem również głośniki Genesis Helium 400. Więc jeśli chcecie, żeby pojawił się niedługo odcinek z prezentacji całego mojego stanowiska, zostawcie tej łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek. I taki odcinek się pojawi całego prezentacji całego mojego stanowiska, bo jest ono warte około 8000 zł, więc myślę, że warto. Więc no, wbijajcie do Genesis, link oczywiście do Genesis znajdziecie w opisie. Myślę, że warto, bo mają fajny sprzęt w dosyć tanich cenach, także pozdro oczko i zapraszam was już do oglądania tego odcinka. Trzymajcie się, yo. Ogólnie tutaj tepam sobie do tego gracza Next Official, przepraszam, News Official, z którym się klepałem, z którym się właśnie klepałem dzisiaj na odcineczku, nie wiem, on pewnie w którymś tam momencie będzie. Trochę go wyzywałem, że jest najgorszym graczem i tak dalej, ale on tutaj napisał, że mi da itemki, także zobaczymy, czy mi tutaj da itemki, czy nie. Okej, tepnę go w ogóle do niego ze wszystkimi moimi emeraldami. O, Mikey Stranger, i sobie wezmę to, i łuk sobie wezmę, dobra, wszystko mi wystarczy, dziękuję bardzo News Official za itemki, pozdrawiam serdecznie. Także ja tepam już tutaj do kolejnego gracza. Zobaczymy, gdzie on mnie tutaj tepnie. Możecie w ogóle zauważyć, że mam strasznie problem dzisiaj z wymową słówek. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale naprawdę mi się bardzo, bardzo ciężko dzisiaj mówi. Wiem, że was pewnie będzie to irytowało, że niektórych słów nie będzie słuchać do końca, ale że tak powiem, no nie mogę nic na to poradzić. Zobaczymy, czy ktoś tutaj napisze tepaj do mnie. Napiszmy jeszcze raz, do kogo mogę tepnąć na klepę. Tepnie mnie ktoś czy nie? Do mnie, okej, okay, tepamy do Janusz Kozak. Zobaczmy, czy Janusz Kozak mnie tutaj gdzieś tepnie. Dobra, dobra, dawaj tepaj stary. Do kogo mogę tepnąć na klepę, czy on mnie tepnie czy nie tepnie? O, to jest pytanie tego wariacika. Dawaj stary, tepaj mnie. Tepa czy nie tepa? No nie tepa, dobra, tepę, a... O, tepnął mnie Janusz Kozak, także okej, okay. Jemy sobie szybko koksa, schowek. Nie dobrałem koksów, ale już dobrałem koksy i typek mnie tepnął w nogi, okej, okay, ale mam na szczęście rzucaki, sobie tutaj mam rzucaczki, więc jest elegancko. Tylko czemu nie mogę ich rzucić? TNT jest zablokowany na tym poziomie wysokości. O Jezu, serio, typek mnie tepnął na setny poziom. Ja pierdzielę, dobra, ale okej, okay. Udało mi się stąd na szczęście wydostać, także jest gitara, siema. Jest tutaj dwóch typa, więc chyba zapowiada się, że będzie to niestety drugi dead na moim tutaj odcineczku dzisiaj. Ale mam fajny pomyślnik, czekajcie, tu jest mikstura szybkości. Mam tutaj te slownessy w sumie, więc w sumie rzucę im tego slownessa. Czy mam poisona? Mam jeszcze poisona, ale padła mi w sumie też bania. Padła mi bania, ale przydałoby się jeszcze, żebym rzucił im poisona. Dobra, ładny poison tutaj poleciał, więc może któryś z nich by polizał. Ten poliże? Polizał, pięknie. Okej, okay, czyli jeden typeczek poliza jest zajebiście. Jest jeden kill, najlepsza akcja, dwóch na jednego. Dobra, ten, a ten ucieka. Dobra, ale myślę, że udało mi się go gdzieś tutaj dogonić, tego ziomeczka. On uciekł w własny spad, ja pierdzielę, co za ludzie, że tak powiem. Że, no kurde, patrzcie to, co za po prostu typy, nie? Nie udało mi się tam zbugować niestety. Ale no, co za słabi gracze, powiedziałbym wręcz beznadziejni gracze, że tak to lekko ujmę. Teraz pytanie, czy uda mi się stąd uciec, mam 29 sekund regenki. A w sumie i tak dobra akcja wyszła, bo, że tak powiem, byłem tutaj dwóch na jednego, więc nieźle, nieźle, że tak powiem. Tylko no to, że tak powiem, kurde, no, to jest właśnie przykład gildi, które są tak słabe, że uciekanie dwóch na jednego, typek ma 1900 rankingu, o, w sumie za tamtego typa dostałem w sumie ponad 200 ranku, nie? Tak, chyba 200 ranku, mówiłem 1000. Dobra, te ziomki mnie tutaj szukają, teraz mi pytanie, czy mnie znajdą.
Dobra, ten Janusz Kozak mi tutaj znalazł, ale waga, on sobie zapewne się dobrał na koksie. Więc teraz sobie tutaj już zginę, ale no. Powiem tak, XD dla tej gildii. No, totalne bagna. Nie wiem. Wyzywałem tego news oficjala, z którym się klepałem dzisiaj. On będzie dzisiaj pewnie na odcinku tam pod koniec. Wyzywałem go, on mi potem dał itemki. Tutaj bardzo serdecznie przepraszam tego news oficjala, że się zrage'owałem. Ale ta gildia jest gorsza, no ja pierdzielę. Nie dość, że z dwóch na jednego, typek jeszcze ucieka ode mnie, bo zaczyna ginąć i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem w sumie nawet co mam powiedzieć, ale dobra, może uda mi się kogoś tutaj go zabić. Dobra, zjadł koksika sobie ten typeczek, chyba sobie zjadł koksa, dobra, też on musiał zjeść koks, żeby tutaj nie pójść za w żaden sposób. On ma na szczęście slownessa, więc mam nad nim jakąś lekką, dosłownie lekką przewagę. Ale ja bym sobie w sumie rzucił tutaj speeda 4, by czemu by nie. Okej, okay. Speed 4 rzucony, tylko najgorsze jest to, że ten typek ma tutaj prełki, może sobie, że tak powiem, uciekać. No i właśnie może też mnie koblować. Także no, przykład, nie dość, że jakiś słaby typek to jeszcze nie kobluje, więc no, ja pierdzielę. Gdzie my gramy, w jakich my czasach gramy, ludzie są naprawdę... No, u stanu umysłu, że tak powiem. Dobra, typek, dostanę się do niego, on jest bez koksa. Teraz ziomeczek zjadł ostatniego koksa, padł mu bania i znowu uciekł. Ja pierdzielę, ledwie ten typek uciekł. I przyjdzie tutaj zaraz do niego pewnie kolejny kolega mu pomóc. Ja pierdzielę, serio, no, że tak powiem, XD, totalne XD dla tej gildii. Że, no, ach, chyba nie dam. Raz się zginę, polizałem, ale dobra. To jest naprawdę, to była jedna z najsłabszych gildii, jakie kiedykolwiek spotkałem na Dragonie. Nie polecam, także widzimy już po prostu przy następnej osobie, do której będę tepał na klepę. Pozdro. Ja tutaj także tepam już do następnego gracza, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy mnie tutaj ten ziomeczek tepnie. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Znaczy, w sensie, czy mnie tepnie, boże, ja dopiero piszę na czacie, czy do kogo mogę tepać na klepę. Zobaczymy, czy mnie ktoś tutaj zaakceptuje. Ogólnie wezmę sobie tutaj jeszcze drewno, bo nie mam żadnych klocków do bugowania ani takich innych rzeczy. Do mnie, okej, okay. Typek o niku Weksu przede mnie ma 1400 rankingu. Teraz, kurde, tepam na tym odcinku praktycznie do każdego gracza, który ma jakiś duży ranking, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tylko przydałoby się jeszcze takiego typa z dużym rankingiem zabić. Dobra, tepa Weksu, chyba do mnie nie tep, chyba mi nie chce tepnąć. To tepniemy może do TPA Sethip, Sethip, dobra, tepniemy do Sethipa. Nie wiem, jak się czyta jego nick. Okej, okay. Zaakceptował mnie tutaj ktoś. Szybki koksik, schowek, Sethip mnie zaakceptował, Sethip. Nie wiem, jak się czyta ten jego nick, ale jakoś się go pewnie czyta. Dobra, jest to ten ziomeczek, okej, okay. Jestem tepnąłem tutaj. Pytanie, co ten ziomek ma? Nie ma żadnego stręża ani takich innych rzeczy, więc ja sobie tutaj rzucę od razu poisona, w sumie czemu by nie. Mi każdy, za każdym razem mi każdy rzuca poisona, to ja sobie stwierdziłem, a w sumie czemu by nie, to sobie będę rzucał poisony. Rzucimy sobie mu jeszcze tutaj elegancko slownessika, dobra, jeszcze slowness, a ten ziomeczek dostał dodatkowo na łeb. I myślę, że teraz mam już nad nim wystarczającą przewagę, żeby go zacząć po prostu tutaj, zacząć go tutaj normalnie klepać. Dobra, on zjadł równo ze mną koksa, mi wtedy już trochę pada. Więc myślę, że tutaj zmienię sobie elegancko secika. Dobra, on też zmienił secika, z tego co mi się wydaje, bo coś tam otworzył ekwipunek, nie bił mnie przez chwilę. I lecimy z nim w tango. Dobra, teraz zmienię sobie ten ziomeczek, już na pewno. Dalej gościu, gin. Ogólnie gdybyście pytali, jaką mam klawiaturę, to mam teraz klawiaturę RX85, także możecie wbijać sobie do Genesis. Polecam bardzo, bardzo serdecznie tej firmę Genesis, bo podsyła mi sprzęcik, ja z niego korzystam i naprawdę świetnie, więc naprawdę Genesis, zajebista marka, korzystajcie z niej, bo jest naprawdę spoko. Fajne budżetowe klawiatury, myszki, słuchaweczki, głośniki, także pełno na pewno ciekawego sprzętu po prostu oferuje nam właśnie tutaj firma. I pozdrawiam bardzo serdecznie pana Dominika. Właśnie tutaj od sprzętu marketingowego, w sensie od sprzętu marketingowego, z działu marketingowego, który mi podsyła te sety, podsyła mi po prostu wszystkie te sprzęty. Dobra, okej, okay. Ten ziomek tutaj, kurde, nie wiem kiedy on zacznie ginąć, ale czy mam jakiegoś poisona? Mam jeszcze jednego poisona, dobra, rzućmy tutaj szybko poisona, okej, okay. Elegancko ziomeczek poisona dostał na łeb. I uwaga, ostatniego koksy zjadł i polizał, także udało nam się zabić kolejnego typa na tym odcinku, który polizał. Także jest już drugi, jest już tutaj drugi kilek. Jeden kilek właśnie był, co po prostu tego ziomka tędy, co było 2 na 1 ta klepa przed chwilą. A teraz jest już następny kill, także widzimy już po prostu przy następnym tepaniu. Dobra, wiecie co mi chodzi, mam dzisiaj problemy z mówieniem. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale no, zaraz widzimy się po prostu przy następnym typku, pozdro. Ogólnie pozdrawiam tutaj jeszcze gracza Sethip, który patrzcie, wszedł do żuwika i nie klepie, nie, po prostu dał mi jeszcze dodatkowo rzucaki. Także pozdrawiam go bardzo serdecznie, bardzo miły gracz, naprawdę świetnie. Zaskoczyłem się miło. Okej, ten Emil pisze jednak, że mam do niego tepnąć jeszcze raz, także tepamy tutaj do Emila, zobaczymy czy mnie zaakceptuje. Halo, halo, panie Emilu, pan mnie zaakceptuje tutaj, szybko, stary. O, zaakceptował mnie Emil, jemy sobie szybko,
Jemy sobie szybko koksa, dobieramy sobie oczywiście koksiki. I uwaga, gdzie jestem? Jestem na jakichś losowych kordach. Okej, także jest zajebiście, rzucę sobie z tej strężyka, chyba jedynkę rzuciłem, tak, rzuciłem strężyka jedynkę. I jemu rzucę oczywiście slownessa, bo nauczyłem się wykorzystywać tych potek. Jakoś wcześniej ich nie używałem, bo stwierdziłem, że po co rzucać te potki, są lekko irytujące. Ale jak mi każdy rzuca potki, to stwierdziłem, że w sumie czemu by nie, ja też zacznę je po prostu używać. Dobra, widzę z tego co widzę tutaj, Emil chce się klepać ze mną jeden na jeden raczej do końca i nie będzie tutaj uciekał, pomimo tego, że ma slownessa na sobie. Dobra, je koksa, powinien mieć jeszcze dwa koksy, mam trzy koksy. Dobra, regenka mi się skończyła, z tego co widzę, to on chyba nie ma stręża dwójki, tylko ma stręża jedynkę, ale ma chyba speeda czwórkę, bo coś tak szybko biega ten ziomek. Chciałem speeda czwórkę, nie ma żadnego speeda czwórki, ten ziomek chyba jednak będzie uciekał? Nie, nie będzie uciekał. Dobra, chce się klepać na losowych kordach, w sensie na losowych kordach, na równym terenie, bo widzę, że tutaj nie chciał się klepać w żadnych dziurach. Dobra, ziomeczek, dawaj, bitka ostrą. I polizę sobie ziomeczek, także mamy już kolejnego killa na tym odcinku, więc moi drodzy, myślę, że po tym kilku możemy przejść po prostu już do następnej klepy, w sensie, czyli ostatniej, więc no, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i dzwoneczku, pozdro. Okej, także myślę, że tutaj mogę już tepać do pierwszej osoby, do kogo mogę tepnąć na klepę, zapytajmy tutaj czat. Ogólnie na Dragonie w tym momencie jest 130 osób, ale myślę, że kogoś mi się tutaj do klepy uda znaleźć, jako że jest to, wiecie, tak się powoli ta edycja już powoli się kończy. Okej, jest tutaj tepegoniku, news official, zobaczymy gdzie mnie ten ziomeczek tepnie, ma 2300 rankingu, nie jest on w topce, bo topka na tej edycji jest od 2900 rankingu, ale dobra, lecimy do tego news official, zobaczymy gdzie mnie tepnie. Okej, tepnął mnie w takie miejsce, jak po prostu tutaj myślałem, że mnie tepnie, szkoda, że nie wziąłem rzucaka ze sobą i się tym powodem, że tak powiem, bardzo, bardzo martwię, bo zapomniałem o właśnie o rzucaku. Jest mam problem z mówieniem, ja pierdzielę ostatnimi czasy, w każdym razie nie wziąłem rzucaka i widzę, że ten typ będzie robił cały czas to samo, czy będzie mnie po prostu zrzucał tutaj na siłę na dół, ale kurde, powiem tak, jest na stręże dwójca, ale czy ten typ tutaj do mnie przyjdzie? O, to jest pytanie, czy ten ziemek tutaj do mnie zaskoczy? Chyba nie zaskoczył, widzę, to jest jakaś miękka faja, która raczej się boi stracić ich ranking, z tego co widzę. I nie, raczej do mnie tutaj nie zaskoczy niestety ten ziomek, ale fajnie by było, gdyby on tu po prostu do mnie zaskoczył. Na szczęście ma tyle samo antylogałca, co ja, dobra, zeskoczy tutaj na szczęście ten ziomeczek. Rzuć mi to od razu poisona, ja mam stręża 2, zobaczmy czy ten ziomek ma stręża 2. On jest na koksie, dobra, jest na koksie tak samo jak ja, pewnie koksa zjadł zanim tutaj wskoczył. Więc myślę, że jakimś tutaj cudem myślę, że udałoby się po prostu go tutaj zabić. Ale pewnie będzie bardzo, bardzo ciężko, bo ma nade mną przewagę taką, że jest po prostu to jego kuboid i tak jakby jego teren. Dobra, zmienię sobie tutaj seta, już od razu na samym starcie też to zrobię, zmienię sobie seta. Szkoda, że wziąłem tutaj sobie, od razu tak przy sobie mam tyle stręży. Jest to moim zdaniem mój błąd, że mam właśnie tyle stręży, bo może mi zabraknąć na jakieś następne tepanie, ale najwyżej pójdę po prostu na swoje drugie konto tutaj na Dragonie potepać. Okej, ten ziomek tutaj ucieka do skrzynki, żeby się dobrać. Ja pierdzielę, widzicie to? To jest po prostu... dobierać koksy. News official, to jest moim zdaniem, no dobra, niby to jest mądre, ale dla mnie to jest i tak idiotyczne, bo... to jest dla mnie no, idiotyczne i bagienne zachowanie, dlatego że no, tacy ludzie pokazują, że są idiotami. To no, wiecie o co mi po prostu chodzi, no kurde, typ nie dość, że tepa w jakieś śmieszne nogi, gdzie zrzuca na dół, to jeszcze no, robi takie chamskie nogi. No to jest dla mnie no, dramat i tyle, także nie polecam tutaj gracza news, nie polecam tutaj gracza news official, pewnie dam tytuł odcinka. Tepnąłem do najgorszego gracza na Dragonie, czy mi tutaj poisony rzuca, ale mniejsze o to. Taki będzie tytuł live'a, typek zasługuje na takie miany, jeszcze rzucił mi tutaj tę potkę, tę taką nudności. Newsy, tak, z manudności się na polski tłumaczy, nie wiem jak to się nazywa. Dobra, ziomek nie pójdzie do koksa, jest tutaj już zginę, trudno się mówi, że tak powiem. Rzucałby sobie tutaj te wszystkie stręże, bo on po prostu ich nie miał, także wyrzucę te wszystkie stręże. Okej, pyk, pyk, pyk i... o, tego mi się już nie udało rzucić, ale dobra, no trudno się mówi, że tak powiem. Ale typ jest, no, bagnem, także widzimy się już po prostu przy następnej klepie, pozdro.